Jest, ej. Układa się wszystko jak jęga. Proszę, jeszcze raz usłyszeć kinie. Dzień dobry moi drodzy, witam was na moim kanale i dzisiaj do tego odcinka wzięłam dziewczyny, jest ze mną Kinga, jest ze mną Asia. I dlaczego? Ponieważ jak widzicie po tytule będziemy dzisiaj naśladować dziewczyny z Gen Z. A dowiemy się kto jest jaką dziewczyną poprzez aplikację. Najpierw Hania, tak? Tak. To jest Hania, to jest Kinga. O kurde! Ej, dobra, jesteście oglądane. Nie no, będziecie bardzo podobne. Kogo teraz? Kostne, dobra, 3, 4. To będzie Fausti, to będzie Fausti! Ja, dobra, może być Fausti. Ja mam ogólnie najlepiej. Ja w sumie mam najbardziej zbliżone włosy do Wiktorii, więc nie muszę z nimi kompletnie robić nic. Pierwszym naszym zadaniem będzie odwzorowanie makijażu dziewczyn z Gen Z, kosmetykami z Gen Z. Pamiętajcie, że kosmetyki Gen Z są już dostępne w Biedronkach. Zapraszam do środka. Moi kochani, już jesteśmy w mieszkanku, mamy lusterka, mamy 3 zestawy wszystkich kosmetyków od dziewczyn z Gen Z, więc będziemy się malować według ich kolorów, które miały zrobione na sesji zdjęciowej. No i musimy przetestować koniecznie pisak do piek. To na pewno, każda z nas robi biegi na 100%. Ja to robię słocze najpierw, bo ja jestem... Ja na przykład zacznę sobie od brwi. Ja też zacznę od brwi. Bo ja widziałam, że tu jestem. Tak. Do brwi. Ja się zastanawiam, czy nie wziąć najpierw clear. Ja nie wiem, czy ty mówisz do mnie w ogóle. O nie! No i już. Dlatego właśnie tak zrobię, że najpierw wezmę clearem, sobie jakby je uniosę do góry, a później sobie tym... Ja tak szczerze, to też nie wiem, o czym ty mówisz. O to chodzi. Ja mam brwi. Ja na pewno też bym skończyła, ale nie wiem, co robię. No i teraz zaczyna się jazda, czyli moje robienie makijażu oka. Biorę kolor Sisterhood. Śmiało ma być, widać, że jestem kartoni. Do mnie nie pasuje niebieski. Nie wiem, co robić. Ej, ładny ten kolor. U mnie też będzie ładnie, tylko zaraz. Minionek, no! U mnie nie będzie ładnie. Ja robię przesadzoną kartonik. I trochę tutaj. A ja myślę, że u mnie jest całkiem szczyte. Ja chcę jeszcze tuż do rzęs i jednak zrobię różowy. Ja biorę eyeliner teraz, różowy. Ja mam piękne! Jestem cudowna! Dobrze, że wszystkie jesteśmy cudowne w makijażu. Ale akurat nazwę fajne mają. Fajne mają przy nazwę. No. Można się pośmiać. Nazwy... Tak pozytywnie you się can pośmiać. Stop me. Nazwy baj świeży. Sisterhood? O, tak. Kto ze mną robi piegi? Zaraz ja. Ej, niebieska maskara top. Fajna bardzo. Czy śmiejesz się z własnych piegów? No pięknie wyglądam, jak kartoni. Dobra, teraz widać moje piegi? Nic się nie zmieniło. Ciekawe, czy mnie ludzie poznają w ogóle. Mega dziwnie się czuję. Wyglądasz Kinga jak Kinga. We don't. Go. Albo nie, najpierw... Kartoni. Proszę Państwa, jesteśmy teraz w galerii, będziemy kupować rurki blond. My już jesteśmy pięknie pomalowane. Trochę się wstydzę, nie wyszedł mi ten makijaż oka. Wygodnie jest. Ale pierwszy raz będę w blond włosach i będę wyglądać okropnie. Zajebiście wyglądać. Jak Hania. Hania bardziej. No ale dobra, w sumie. Ej, to idealnie są na tym. Dobra, powiedzmy, że to jest po już wypłukaniu różu trochę. Tak, tak. To jest wersja Faustyny sprzed tak. Jakiegoś tam okresu jej życia. Moi drodzy, słuchajcie, żegnam się teraz z Wami jako Kinga. A witam się z Wami jako Hania. Ja jako Faustyna. Ja jako kartoni. U mnie się nic za bardzo nie zmieniło. Ale dziewczyny się tutaj zmieniły. Jeszcze outfit ona wygląda jak Lady Gaga. Ja się załatwiam. Wiem, jak nie ja po prostu. Ja... Ale nie wiem, czy jak Faustyna. Ja nie wyglądam. No właśnie. Ja ładnie wyglądam. Znaczy, I'm okay with me. Proszę Państwa, jestem już moim twinning girl. Hey girl! Idziemy teraz do galerii, do serenady, która nam pozwala nagrywać, więc kocham ją. I będziemy chodzić do sklepu. Właśnie, moi drodzy, teraz Wam będą wyświetlały się odpowiedzi dziewczyn, jaki sklep najbardziej lubią i my musimy teraz odgadnąć. Ja muszę zgadnąć, w jakim sklepie najchętniej ubrałaby się Wika. To się bardzo zastanawiałam teraz przez całą drogę i wydaje mi się, że to będzie handem, o ile będą tam różowe rzeczy. Najczęściej kupuję ubrania w Beczce. A Haniu, co ty uważasz? Bardzo trudny wybór, jaki sklep wybrałaby Hania? Nie mam pojęcia. Chyba pójdziemy do Berszki. Ja za każdym jednym razem, jak wchodzę do Berszki, to po prostu Hania. Widzę tak Hania, to ma Hania. No, zauważyłam, że najczęściej chyba kupuję w Berszce, bo tam są takie, wiecie, oryginalniejsze rzeczy. Staram się gdzieś tam już przystopować z tym sklepem, ale rzeczywiście znajduję tam najczęściej coś, co rzeczywiście mi się tam jakoś bardziej podoba. A ty, Faustynku? Ja celuję w Zarę. Najczęściej, jeżeli chodzi o ubrania, to wydaje mi się, że Stradivarius i Zara. Chyba bardziej Zara jednak. Ona ma bardziej takie eleganckie ubrania, więc Zara. Let's go! Let's go! Wika ma taki styl, taki poważniejszy. Różowego po prostu szukam koloru.
nie jest wiktoriowa? Dobra, Wika mi się jeszcze kojarzy z tymi, z baketami. To na przykład. Nie mam ceny. To. Miała taka mizerka. I baket czarny wtedy. No wydaje mi się, że najbardziej zbliżone do Wiktorii. Jezus, jak się... Ja myślałam, że serio ktoś do mnie podchodzi, tak? Chodzimy do królestwa Hani i ja po prostu tutaj wszystko widzę, co jest z nią związane. To też z Hanią. Boże, ona wszystko stąd. Spodnie. Takie by Hania ubrała. Muszą być szerokie na pewno. Odsłonięte brzuch to jest podstawa w Hani po prostu w całym outfitie. A to chyba te w takim razie wezmę. Dobra, wezmę ją jakby, żeby i sprawdzę. Bo była pierwsza bluzka, którą tutaj zobaczyłam i która jest najbardziej taka też w Hani z biorę eskę. Dobra. Wydaje mi się, że Hania by to ubrała. Na luzie wszystko. Takie też. To też jest jej bań. To biorę. Ej, spoko, bo jest odsunięty brzuch jak Hania. Ogólnie spodnie mega git dla mnie. To jest taki vibe trochę Hani. Nie wiem teraz, którą wybrać. Hey girl! Hey girl! Ale was, ale ładne maszoty ty mała. Nie, to jest fajnie randomowo. Nie wiem, co idzie. Faustyną jestem. Powinna to być kawa. Cały czas mówisz, że cię przesra, że ogólnie musisz tak pić, że żołądek cię boli. Że boli cię brzuch, ale później pójdziesz na maczka. To musisz mówić w takim razie, że jesteś uczulona kompletnie na wszystko, ale i tak spróbujesz, że tak nie możesz tego jeść, ale i tak chcesz. Tak. Że nie możesz tego zrobić, ale i tak to zrobisz. Tak. Widzieliście Hanie? O Jezus. Ale jest teraz Berszce. Ej, a właśnie my teraz robimy, wybieramy stylówki tak, dla Hani i też do Berszki przyszliśmy. Ej, idźcie tam już, bo serio, to tam gdzie wie. Dobra, to. Ej, to ja też... Ej, wyglądasz jak Violetta Villas. Cześć, Hania. Cześć, kochanie. Ej, mega mocne. Zastanawiałam się nad tymi dwoma bluzkami, a jaką wybrałam, to zobaczycie w dalszej części odcinka, jak wszystkie dziewczyny będziemy się już przebierać i widzieć swoje outfity, więc czekajcie. Wszystkie zakupy robię online, bo nienawidzę chodzić po sklepach. Nic, zmieniam sklep, bo tam nie było żadnej sukienki. Dobra, no to idźcie. To w styl bym musiała kupić spodnie i jakąś bluzkę, bo ona nosi spodnie. No mam problem. To wygląda jak Faustyna, teraz spodnie. Widzę w tym Faustynę. Nie mam pojęcia. Dobra, to chyba będzie git. Jak Faustyna, nie? Tak trochę. Przebieramy się w dziewczyny. Ale fajnie. Jak girls, mnie boli strasznie brzuch. A ja bym się jeszcze kupę. Ale nie będę krzyczeć w sklepie. Mówię jako Wika. No właśnie. Ona nie ogarnęła i mówi o nie. Ej, świetnie wyszła, wyglądała totalnie jak one. Totalnie. Aniusia, ty taka malutka przy mnie. Ej, totalnie, ja firmiczę. O, uwaga, patrzę się na razie, nie widzę. O nie, chyba widzę Hanie kątem oka. Yes, ej. Totalnie Hania. Tak, nie? Tak. Kurwa. To teraz to też jest to jest Faust. Tak, no, tak, tak. Ale to. Ej, wszystkie zarobi się wam poszło. Nie, no na silniki jak Hania. Tak, spora robota, no. Zobaczcie, że jesteś moim chłopakiem aktualnie. To chciałabym, żebyś nagrał ze mną TikToka. No to robimy normalnie. Hania, ty masz troszkę jakąś krzywiznę plot. Szweców, nie? Hania też ma. Hania też ma. Myślałam, że specjalnie idziesz krzywiej. Boję się. Druga moja dziewczyna dzwoniła właśnie przed chwilą, ale lepiej, żeby nie wiedziała, że tutaj robimy TikToki. 3, 2. Dziękuję, super robota. Super robota. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyszedł ten TikTok od Hani, to zobaczcie na profilu Kingi Banaś na TikToku. Zapraszamy! Dobra, jeżeli chodzi o mnie, to pierwsze, co mi totalnie przyszło od razu na myśl, to były to kurczaczki i frytki. Sos słodko-kwaśny i sos śmietanowy. O, Lipton Ice Tea według mnie pasuje do... No. Pasuje, no. Okej, moje zamówienie w McDonaldzie to zazwyczaj McWrap, frytki, cola, no i często nuggetsy z patykiem na pół, z sosem musztardowym i słodko-kwaśnym i śmietanowym. Zawsze biorę te trzy sosy, wielbiam. Byliśmy na wyjeździe kamperowym i byliśmy w McDonaldzie. No. I Hania wzięła coś, czego ja średnio to lubię. Tego właśnie chickera i myślę, że frytki. I
mięso, co by nie wzięła, więc ketchup powiedzmy, że... Hania by wzięła może jakąś kawkę czy coś. Dobra, karmelowa. No nie no, nuggetsy z sosem słodko kwaśnym. No i wrap z kurczakiem czasami, jak mam ochotę. Faustynka. No to ja mam problem. W sensie wiem, że Faustyna jest uczulona na milion rzeczy. Wiecie co? Ta sałatka jest git, ale z kurczakiem wezmę. O Jezu, jaki sos. Ona mi wygląda na sos... Dobra, nie wiem, taki winegret. Jeszcze jeden. Koperkowy, taki lecki. Tutaj by wzięła lemoniadkę. Najczęściej w McDonald's zamawiam albo Happy Meala z nuggetsami, frytkami, jabłkiem, wodą, albo gdy jestem bardziej głodna, to biorę zestaw nuggetsów z frytkami. Kocham nuggetsy i raczej nie jestem burgerowa, nie przepadam za tą wyłominką, która jest w Macu. Kinga nienawidzi kawy, ale ja bardzo lubię. Moja ulubiona karmelowa kawa. Niż to zrobiłam? Fryzurę na bikerze. I mój ulubiony kurczaczek z McDonalda. No, ja robię też sałatki. Ale już jest sałatkę w maku, bo ja nigdy. O, włosy, tak jest, o, włosy w daniu, o. Ja po to chodzę, mówię, cukier poproszę, a po tak, ile? 10 wystarczy? I mam 10. Pan Jean-Marie Le Pen we Francji. Dobra, może jeszcze jedno. No dobra, test chickena. Nie pokażę. Przecież mega lubisz. Właśnie. Kabusie pijesz? To jest czarna czy no, kawa, jak kawa. Dobra czy nie? Może mała słodka? Nie, właśnie za słodka. Kolejną naszą aktywnością jest, że jedziemy do studia. Jakiego studia? No jakiego? Fotograficznego czy coś. To nie wiecie. To nie wiem. Nie. Dobra, to dobrze, że nie wiecie, ponieważ jedziemy do studia nagraniowego i będziemy odtwarzać dziewczyny, które są w piosence Holiday. Tak. Co? Tak, i każda trzyma zwrotkę, którą ma konkretna dziewczyna. Wiedział to ty. Oj, będzie. Oj, będzie to Olek dobrze. Olek nawet zapomniał o to, że jak już wchodzimy zaśpiewać pierwszy raz, to żeby on już był podłączony. Śpiewać. Wiem, słyszałem wszystko, yes. Czekajcie. Drodzy, to zaraz rozwal tę scenę. To rozumiemy jako pierwszy, tak? Tak. No, nie chciałam, pierwsza bardzo. Ja też. Proszę nie, proszę nie. Nie! Czemu? I teraz będzie Ajla. Ej, to jest kitu, teraz znowu jest studia. To jest no. Nie. Już mam iść? No dawaj, nie? Możesz próbować, nie? Jest autotune? Tak, jest. No to jest git. O matko święta. Rzucam na luz, tak jak na plażę kąpielowy strój. Nie chcę tych bluz, lubię je zimą. Lubię je czuć jak smak emocji. Pomarańczy, mięty i brzoskwiń. Ale cringe, ale cringe. Myślę, że dziewczyny z więcej się zdziwią. Będą zadowolone. Moje konto bankowe jak nocnik. No bo wpadają kolejne klocki. No dobre było, dobre. Wisienka na torcie, czyli ja ostatnia. Mięty i brzoskwiń. Co lubię jeszcze w robi się torko, czyli gorąco. Opalę plecy, nogi i dupę. No bo wpadają kolejne klocki. Zarąbiście. Co, stresowałaś się trochę? Nie, dziękuję. Pół godzinki to nagrywam tylko. Piękne. Holiday. No Hania tak robi? Nie. Zakładam klapki i idę na plażę. Chyba gubię zasięg. Wszystkie problemy dziś za jednym razem. Bok stop, baczność, nadużycie zielone światło. Asia, bardziej pewnie to śpiewaj. No, no, no. Zakładam klapki i idę na plażę. Chyba gubię zasięg. Ja rzucam Zakładam klapki i idę na plażę. Chyba gubię zasięg. No, chyba długi. Nie zdążyłaś mi tego. Ona mi tak zauważyła tego kapcia. Zakładam klapki i idę na plażę. Wszystkie problemy ci za jednym razem. Wyrzucam na hazę. Bok stop, baczność. Na drodze zielone światło. No i co, ładne. Pokazałeś się to. Ten coś aż zgrzałeś. No! To było dobre. Tak się rozbiera chłopaku. Dawaj Kasio, Kasi. Kosio, Kosio. Drzwi. Jak do mamy, jak przychodzi do pokoju i wyjdzie, nie zamykają drzwi. Drzwi! No co? Na mnie powiewa ta letnia sukienka. Układa się wszystko jak jęka. Dla niego od zawsze jestem najlepsza. To dobry chłopak, nie żaden masz serdak. Robimy zdjęcia, lecę wysoko, znów z miejsca do miejsca. Zajebiście, Kasia, przepięknie, serio. Z Balic, Pyżowic, jak samoloty z Okęcia. Serio, no p***a na raz, nie? Hello! Bitches!
jest. Nie, nie, nauczyłam się na tym sprawdzian. Dostajesz 5, dokładnie. Ale yes. Zrobiliśmy teledysk. Fajny, zobaczcie go teraz. Rzucam na luz, tak jak na plażę kąpielowy strój. Nie chcę tych bluz, lubię je zimą, gdy pachnę zapachem twoich perfum. Lubię je czuć jak smak emocji, pomarańczy, mięty i brzoskwin. Moje konto bankowe jak nocnik, no bo wpadają kolejne klocki. Na mnie powiewa ta letnia sukienka, układa się wszystko jak jęka. Dla niego od zawsze jestem najlepsza, to dobry chłopak, nie żaden łapserdak. Robimy zdjęcia, lety wysoko, znów miejsca do miejsca, jak samoloty z Balic, Pyrzowic, jak samoloty z Okęcia. Zakładam klapki i idę na plażę, chyba gubię zasięg. Wszystkie problemy dziś za jednym razem wyrzucam na hazę. Box stop, baczność, na drodze zielone światło. Daję się porwać wakacjom, nad morze, w góry i w miasto. Proszę Państwa, ja teraz odtwarzam TikToka Wiktorii, który Wam się wyświetla tutaj. I on jest z tym takim falowaniem dziwnym, więc nagramy go, mam nadzieję, za pierwszym razem. Dobra, koniec. To jest najgorszy TikTok na świecie. No, to jest git. Zresztą ten w sklepie to jest. Jak maneki. Zajebiście. Dobra. Proszę Państwa, dziewczyny, proszę podejść. Nagrywają właśnie TikToka Faustyny. Ogólnie. Ej, fajne. Tak, ale nie, w ogóle nie. Muzyka jest. Słuchajcie, okazało się, że nie ma Wiki w domu Gen Z, do którego właśnie jedziemy. Polecą dzisiaj do Anglii z Mortalciem i stwierdziliśmy, są właśnie w drodze na lotnisko, że ich gonimy i po prostu spotkamy się na lotnisko, żeby im pokazać, jak wyglądały. I piosenkę, no tak! O! Ale zmiana! No, ale dopiero teraz zaczęliłem! I ja! Tak! Przyjaźnę mnie do zmiany! Rzucam na luz, tak jak na plaży, pokażę strój. Niech to tych plus, lubię je zimą, gdy mnie powiewa nawet jak jęka. Układa się wszystko jak jęka, dla niego od zawsze jestem najlepsza. To dobry chłopak, nie żaden amsterdak. Boksow, baczność, na drodze zielone światło. Proszę, zarówno się! Ale zapis, to w ogóle zapis, to mogę zapisać. Trzymajcie się, pa! Pa! Rzucam na luz, tak jak na peruk w ogóle. No. Sztos. Dziękuję bardzo. Jak oceniasz od 0 do 10? 12. No. Bardzo dobra ocena. Uważam, słuszna. Tak, tak. Że nie zauważyliśmy, że wyśpiewacie, to jest szok w ogóle. Moi drodzy, jeżeli chcecie zdobyć kosmetyki Gen Z i Haniuli, to oczywiście zapraszamy do wszystkich biedronek i możecie się zaopatrzyć w takie super kosmetyki. Tak, tak jest. Na razie. Bye.